poradził sobie z tyli, czy rusza Rękipa, nie ma spalonego, dwójką Poznania, w środku Lewandowski, Rękipa, Lewandowski, gol! I 2-0! Wojtkowiak, Rękipa, Lewandowski, jeszcze szansa przed Styliczem, Stylici, gol! Lec idzie mu Enriquez, Keita, oraz fenomenalny gol! No cześć, siemano, witam was bardzo serdecznie, z tej strony GameRoller, a to jest mój pierwszy odcinek z serii Colliers Force. Co tutaj w ogóle będziemy robić? Zaczynamy od składu brązowego, tylko jeden średni zawodnik, Luis Enriquez, i będziemy go ulepszać. Co mecz, jeden zawodnik, co oczywiście wygrany mecz, bo obecny, bądź też były, z racji tego, że w Colliersu grał bardzo wielu dobrych zawodników, chociażby jak Artioms, Rudnevs. No i co mecz też będziemy losować, z jakiego stronu możemy wybrać tego zawodnika. Wszystko zobaczycie, a teraz już lecimy do naszego pierwszego meczyku i poznajemy pierwszą rybę. Otóż jest. No, to jest słaby skład, bo jedyny dobry to ten Juan Fran na prawej obronie, widać, że wypożyczony. Tak, to słabe skranie. Myślę, że nie powinno być problemów, chociaż moim składem sami zobaczycie. I lecimy do pierwszego. Drewniak, Sadajew, biegnie, strzelaj! Sadajew, co ty zrobiłeś? Sadajew! O Boże, Sadajew. Ty, broń, Kotorowski! Jest Kotorowski, jeszcze raz! Jest! Tak, dobrze, Kotorowski! Dobrze. Formela, tutka, szczerze, to ubiper! Jest! Ubi Pari, gol! Nareszcie, Ubi Pari. 18 minuta spotkania, dwoje Ubi Pari i mamy 1-0. Zobaczmy się, jeszcze raz tą kamyczkę. Ślusarski, strzelaj! O Boże, Ślusarski. Tymczasem mamy już koniec pierwszej połowy spotkania, ja przeważam, jak widać, druga połowa. Sadajew, strzelaj! Sadajew. Ślusarski jeszcze. O Boże, Ślusarski. Co ty zrobiłeś? Dobra, mamy już koniec pierwszego spotkania. Wygrałem 1-0. A to oznacza, że możemy już losować, z jakiego sezonu możemy wybrać naszą zawodnika. Widać, man of the match, Ubi Pari strzelić bramki. A my już losujemy. Dobra, więc wypadł nam zawodnik sezonu 2014-2015. No i tak się zastanowiłem, bo w sumie napastnicy grali. No grali jak grali, ale przecież wygraliśmy, więc w końcu nie było tak źle. Formela w ogóle grał super. No, do większości obrońców nie mam zastrzeżenia. Jak tak sobie pomyślałem, że na pierwszy ogień pójdzie nie kto inny, jak właśnie Kędziora, i zmienimy go na Kebe Siseya. To jest po prostu działo 92 pace'a i myślę, że on rozwali wszystkich obrońców. Czasem łapkujcie, lajkujcie, subskrybujcie, łapki w górę i komentujcie, co chcecie zmienić. Tymczasem cześć, siemano.